Miał rację. Michio Kaku miał absolutną rację, gdy powiedział, że odkrycia kosmicznego teleskopu Jamesa Webba podważą nasze rozumienie początków Wszechświata. Teleskop odkrył 10 galaktyk, które byłyby starsze niż Wszechświat, gdyby nasze obecne standardy i obliczenia były poprawne. Ale jak to możliwe? Czy patrzymy na równoległy świat? Czy też nasi naukowcy po prostu się mylili, twierdząc, że nasz kosmos powstał 13,8 miliarda lat temu w wyniku wydarzenia zwanego Wielkim Wybuchem? Michio Kaku podkreśla, że potrzeba wielu miliardów lat, aby uformować galaktykę taką jak Droga Mleczna ze 100 miliardami gwiazd i więcej. Jednak teleskop Jamesa Webba odkrył 6 galaktyk, które istniały zaledwie pół miliarda lat po Wielkim Wybuchu i były nawet 10 razy większe niż Droga Mleczna. Zaprzecza to wcześniejszym założeniom, że nie powinno być tak dużych i starych galaktyk na tak wczesnym etapie Wszechświata. Kaku zasugerował, że nasze teorie na temat pochodzenia Wszechświata mogą wymagać rewizji w wyniku tych odkryć. Przyjrzyjmy się tym teoriom. Nauka o Wszechświecie jako całość opiera się na kilku fundamentalnych teoriach, których początki sięgają teorii grawitacji Newtona z 1687. Filozofia Naturalis Principia Mathematica Isaaca Newtona opisuje grawitację jako uniwersalną siłę przyciągania między masami. Teoria Newtona była wystarczająco dokładna dla wielu codziennych zjawisk, ale osiągnęła swoje granice w kosmosie i została rozszerzona przez ogólną teorię względności Einsteina dla dużych mas i dużych prędkości. W 1915 roku Albert Einstein zrewolucjonizował nasze rozumienie grawitacji. Ogólna teoria względności opisuje grawitację jako zakrzywienie czasoprzestrzeni spowodowane przez masy. Do dziś pozostaje ona najlepszą teorią opisującą grawitację i zależności sił fizycznych występujących we Wszechświecie. Ogólna teoria względności pasuje szczególnie dobrze w dużej skali kosmologicznej i w pobliżu masywnych obiektów, takich jak czarne dziury. Zawodzi jednak w świecie cząstek subatomowych oraz w sferze ciemnej materii i energii. Teoria Wielkiego Wybuchu wywodzi się od Lemaitre'a, który w oparciu o teorię Einsteina i obserwacje astronomiczne postulował, że Wszechświat rozpoczął się jako niezwykle gorący i gęsty punkt i od tego czasu nieustannie się rozszerza. Od 1927 roku stało się to podstawowym założeniem kosmologii i choć jest to konstrukcja czysto matematyczna, stała się swego rodzaju prawdą, w którą wielu ludzi wierzy do dziś. W 1980 roku dodano teorię inflacji, pomyślaną jako rozszerzenie teorii Wielkiego Wybuchu. Astrofizyk Alan Good i inni postulowali niezwykle szybką ekspansję Wszechświata w pierwszych chwilach po Wielkim Wybuchu, co mogłoby wyjaśnić niektóre zjawiska, które do tej pory były niespójne. Ciemna materia i ciemna energia to również dwie koncepcje, które niemal stały się prawdami fizycznymi, choć nie ma dowodów na ich istnienie. Teoria ciemnej materii i ciemnej energii zasadniczo stwierdza, że ciemna materia wpływa na ruchy galaktyk i gromad galaktyk poprzez swój efekt grawitacyjny, w czasie gdy ciemna energia jest odpowiedzialna za przyspieszoną ekspansję Wszechświata. Obie hipotezy zostały wprowadzone w celu wyjaśnienia pewnych obserwacji astronomicznych, które nie są zgodne z istniejącymi teoriami. Jednak efekty grawitacyjne, rzekomo powodowane przez ciemną materię, można również wyjaśnić w inny sposób. Około 1920 roku pojawiła się alternatywna teoria, która mogłaby wyjaśnić efekty grawitacyjne we Wszechświecie bez założenia istnienia ciemnej materii. W latach 80. izraelski fizyk Mordechai Milgrom rozwinął to podejście i nazwał swój model wyjaśniający MOND. Zgodnie z teorią grawitacji Newtona i ogólną teorią względności, prędkości obrotowe gwiazd w galaktykach powinny maleć wraz ze wzrostem odległości od centrum. Obserwacje pokazują jednak, że gwiazdy w zewnętrznych regionach galaktyk obracają się szybciej niż pozwalają na to teorie. Tradycyjnie tłumaczy się to istnieniem ciemnej materii, która wywiera dodatkowe siły grawitacyjne. MOND postuluje, że teoria grawitacji Newtona nie jest już ważna przy bardzo słabych przyspieszeniach, które występują w zewnętrznych obszarach galaktyk. Zamiast tego podejście to proponuje modyfikację praw grawitacji, która nie wymaga ciemnej materii. Jak dotąd jednak żadna z tych teorii nie była w stanie wyjaśnić całego stworzenia. Przyjrzyjmy się zatem również dwóm innym ekscytującym teoriom, teorii strun i teorii M.
Obie pojawiły się pod koniec XX wieku i próbują połączyć świat dużych zjawisk, takich jak gwiazdy i galaktyki, ze światem najmniejszych zjawisk, kwantów i cząstek subatomowych. Teoria strun zakłada, że podstawowym budulcem wszechświata nie są cząstki punktowe, ale wibrujące struny. Jeżeli następnie założymy, że istnieje około 10 wymiarów tych strun, większość wzorów makrokosmosu można pogodzić z prawami fizycznymi mikrokosmosu. Istnieje 5 wariantów teorii strun, które zostały połączone w tzw. M-teorię. Rozszerza ona koncepcję jednowymiarowych strun na wielowymiarowe obiekty, tzw. membrany. Teoria strun i M-teoria są czystymi spekulacjami i nie zostały jeszcze potwierdzone eksperymentalnie. Co ujawnia galaktyka Macy? Galaktyka Macy została nazwana na cześć córki astronoma Stephena Finkelsteina. Finkelstein odkrył galaktykę w dniu urodzin swojej córki, a odkrycie to najprawdopodobniej przejdzie do historii astronomii. Z szacowanym wiekiem wynoszącym zaledwie 390 milionów lat po Wielkim Wybuchu, galaktyka ta jest oknem na erę Wszechświata, którą ledwo rozumiemy. Galaktyka Macy daje nam wgląd w czasy, gdy Wszechświat miał zaledwie około 2,8% swojego obecnego wieku. Odkrycie to podważa nasze wcześniejsze założenia dotyczące skali czasowej powstawania galaktyk i roli ciemnej materii w tym procesie. Uważa się, że ciemna materia stanowi około 85% całej materii i odgrywa kluczową rolę w obecnych modelach ewolucji galaktyk, ale ma pewien haczyk. Nie możemy jej zobaczyć, a jej istnienie jest ostatecznie nieudowodnione. Ciemna materia nie oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym, nie absorbuje ani nie emituje światła, więc pozostaje niewidoczna dla teleskopów. Istnienie i właściwości tej tajemniczej masy są postrzegane głównie przez jej wpływ grawitacyjny na widzialną materię oraz ruch galaktyk i gromad galaktyk. W standardowych modelach kosmologicznych uważa się, że ciemna materia sprzyja tworzeniu się halogalaktyk, w których następnie gromadzi się widzialna materia i ostatecznie kondensuje się w gwiazdy i galaktyki. Odkrycie galaktyki Macy i innych, podobnie starych galaktyk, rodzi nowe pytania. Galaktyki te są nie tylko starsze niż oczekiwano, ale ich rozmiar i struktura wydają się być sprzeczne z obecnymi modelami. Do tej pory zakładano, że potrzeba miliardów lat, aby uformować złożone i masywne galaktyki, takie jak Droga Mleczna, która zawiera około 100 miliardów gwiazd i ma średnicę około 100 tysięcy lat świetlnych. Istnienie galaktyk, które powstały zaledwie kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu, może być dowodem na to, że procesy formowania się gwiazd i ewolucji galaktyk mogą być szybsze niż wcześniej sądzono, lub odkrycia te mogą ostatecznie obalić wcześniejsze teorie. Obserwacje te mogą wskazywać, że zwykła materia, materia z której składają się gwiazdy, planety i my sami, mogła odgrywać ważniejszą rolę we wczesnej ewolucji galaktyk niż wcześniej sądzono. To jest sprzeczne z dominującym poglądem, że ciemna materia była dominującym czynnikiem w tym procesie. Odkrycie galaktyki Macy stanowi wyzwanie nie tylko dla teorii Wielkiego Wybuchu, ale także dla wszystkich wcześniejszych modeli ewolucji galaktyk. Fakt, że galaktyki takie jak galaktyka Macy istniały w czasie, gdy Wszechświat był rzekomo jeszcze w powijakach, rzuca zupełnie nowe światło na warunki panujące we wczesnym Wszechświecie, o którym do tej pory wnioskowaliśmy jedynie na podstawie modeli teoretycznych, a nie bezpośrednich obserwacji. Czy to wszystko było błędem? Odkrycie niezwykle starych galaktyk przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba, zwłaszcza tych, które mogą być starsze niż wcześniej sądzono, podważa zatem cały szereg ugruntowanych teorii kosmologicznych i daje impuls wariantom takim jak teoria Mond. W szczególności teoria Wielkiego Wybuchu i związane z nią modele ewolucji galaktyk są obecnie poddawane testom. Musimy jednak jasno powiedzieć, że te nowe odkrycia niekoniecznie obalają wszystkie teorie. Niektóre z nich najprawdopodobniej wymagają ponownego rozważenia, rozszerzenia i udoskonalenia. Teoria Wielkiego Wybuchu postuluje, że Wszechświat rozpoczął się od niezwykle gorącego i gęstego stanu początkowego i od tego czasu nieustannie się rozszerza. Odkrycie bardzo starych galaktyk może podważyć skalę czasową tej ekspansji, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że galaktyki te istniały w wysoce rozwiniętym stanie 300 milionów lat po Wielkim Wybuchu.
Ponieważ galaktyki, jak wspomniał Michi Ukaku, potrzebują miliardów lat, aby się uformować, coś w obliczeniach nie może być tutaj całkiem w porządku, ponieważ to sprawiłoby, że te galaktyki byłyby starsze niż sam Wszechświat. Niemniej jednak nie musi to oznaczać, że cała teoria jest błędna. Być może Wszechświat jest po prostu znacznie starszy, o 20 czy nawet 50 miliardów lat. Teoria inflacji wyjaśnia, w jaki sposób wczesny Wszechświat rozszerzał się wykładniczo w ułamku sekundy, ale zakładane dotychczas prędkości i struktury nie pasują do odkrytych przez Jamesa Webba bardzo starych galaktyk. Być może jednak fundamentalnie źle zrozumieliśmy coś na temat formowania się materii. Tradycyjne modele ewolucji galaktyk opierają się na założeniu, że tworzenie dużych i złożonych struktur, takich jak te, które właśnie widzieliśmy, zajmuje dużo czasu. Istnienie tych bardzo starych galaktyk może również po prostu wskazywać, że procesy te mogą zachodzić szybciej niż wcześniej zakładano. Możliwe, że galaktyki odkryte przez Jamesa Webba i żartobliwie określane mianem łamaczy wszechświata udoskonalą również naszą wiedzę na temat ciemnej materii i ciemnej energii. Dla tych, którzy mają otwarty umysł, odkrycia kosmicznego teleskopu Jamesa Webba mogą być okazją do ulepszenia istniejących teorii i zbliżenia się nieco do prawdy. Jeszcze bardziej szalona galaktyka Schrödingera. Naukowcy, którzy już rwą sobie włosy z głowy z powodu galaktyki Macy, naprawdę oszaleli na punkcie galaktyki Schrödingera. Ten enigmatyczny obiekt został również odkryty przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Galaktyka ta ma dwie zupełnie różne wartości dla zwykle wiarygodnych pomiarów wieku. Wygląda więc na to, że znajduje się w dwóch miejscach lub w dwóch czasach jednocześnie. Każdy, kto choć trochę zna mechanikę kwantową, wie, że jest to typowa właściwość kwantów, cząstek światła tworzących materię. Osobliwość galaktyki została więc nazwana na cześć słynnego eksperymentu myślowego kot Schrödingera, przeprowadzonego przez fizyka kwantowego Erwina Schrödingera. Galaktyka znajduje się w tak dużej odległości, że jej światło wskazuje, że galaktyka istniała tylko około 200 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Czyni ją to jedną z najstarszych galaktyk, jakie kiedykolwiek byliśmy w stanie zaobserwować. Pomiar porównawczy wykazał znacznie mniejszy wiek, a od czasu tego mylącego pomiaru żaden z nich nie został potwierdzony. Kolejną zagadką jest jasność galaktyki Schrödingera. Wydaje się ona niezwykle jasna jak na galaktykę z tak wczesnej epoki Wszechświata, ponownie pozostawiając naukowców z pytaniami o to, jak gwiazdy i galaktyki powstały tak szybko. Zostań subskrybentem już teraz, aby nigdy nie przegapić kolejnych niesamowitych filmów.